Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Drift 21 polskiego symulatora driftu. I zobaczcie, co my tutaj mamy do roboty. No mamy dwa samochody, jeden nie ma silnika. A nie, jeszcze mam silnik, okej, dobra, jeszcze go nie sprzedałem. A drugi też ma silnik i ma rzędową szósteczkę. Już żeśmy w poprzednim odcinku troszeczkę tym samochodem nadriftowali, ale niestety furka poddała się na gymkanie, gdzie musimy zdobyć 65 tysięcy punktów. Mój rekord to 31 tysięcy, całkiem nieźle. No ale nic, to i tak jest za mało. My musimy dzisiaj przerobić w BMW zawieszenie, tak, żeby kąt skrętu polepszyć i wszystko. Tutaj jeśli chodzi o moc, to naprawdę jest bardzo ładnie. Samochód pięknie sobie radzi przy przyspieszaniu i super. Jak się uda, jak starczy nam kasy, to sobie tą moc też ulepszymy. Ale co my musimy zrobić? Musimy kupić nowe opony. Musimy, bo kupimy sobie z tyłu, tak myślę, że twardą mieszankę. Jaka to jest w ogóle mieszanka? Nie wiem. Typ 2, jak się nazywa ta opona. Pozmieniamy sobie tu mieszanki. W ogóle dziwne, że wszystkie te opony są takiej samej chyba szerokości, no nie? W tej BMC. Wydaje mi się, że... może to jakoś sobie obejrzeć. Wydaje mi się, że z tyłu powinny być te opony trochę szersze niż w przodu. A tak na oko to i z przodu i z tyłu są takiej samej szerokości. Ale co ja tam wiem? Dobra, nieważne. Może zostawmy sobie te opony. Myślę, że one będą trochę drogie, więc je sobie zostawimy tak o. I sobie tu będą. Może zróbmy tak profesjonalnie, poustawiamy je jedna na drugiej, jeśli się da. Dobra, to zresztą nie ma znaczenia. Fajnie można się tym pobawić. Odstawiliśmy sobie je tutaj na bok. No i teraz, moi drodzy, a tutaj już są dystanse założone do tego samochodu. I tak będziemy musieli to zdemontować. Samochód jest generalnie przygotowany do driftu jako tako. Te hamulce też nie są najlepsze, zaciski są takie sobie. To wszystko musimy pościągać i tym będziemy się teraz zajmować. I tak, przód mamy cały zdemontowany, teraz będziemy montować wszystko po kolei. Już takie części myślę, że może uda nam się jakieś takie lepsze tutaj włożyć. Może będzie spoko, zobaczymy. Montujemy. No i tutaj może mamy możliwość montowania różnych adapterów do hamulców. Mamy adapter hamulca 300 mm albo 350. No to jeśli chcemy mieć lepsze hamowanie, to oczywiście dajemy ten większy adapter. No i dajemy najdroższe hamulce, jakie są, bo przód naprawdę musimy mieć solidnie hamujący. I mamy tutaj możliwość zamontowania 6-tłoczkowego hamulca. Taki oczywiście montujemy. Niepokoi mnie natomiast to, że tutaj musimy dać taki bardzo duży dystans do tego koła, a i tak te koła są dość mocno schowane. I zastanawiam się, od czego to zależy. Czy będziemy musieli jakoś inny tutaj ten wahacz dać, czy jakąś inną ramę od spodu, żeby nie trzeba było takich wielkich dystansów tu dawać, nie? Bo te dystanse są naprawdę potężne. Już ten, który był zamontowany, a i tak koła były schowane dosyć, w nadkole. I to mi się nie podobało. Czekaj, jaki my tu mamy dystans? Tu mieliśmy 70 mm, no nie? No to musimy dać, dajmy na przykład taki, dajmy 110 może i zobaczymy, czy te koła dalej będą schowane. Ok, i bierzemy sobie nasze koło, no i zobaczmy, no nie no, trochę teraz chyba za bardzo wystaje. Chcę tak dopasować, żeby było ładnie. To tylko kwestia przodu jest, bo z tyłu jest w porządku. Trochę mnie boli, że my nie możemy tych części sprzedawać. Dobra, 120, było 70, szukajmy dystans. A tutaj mamy 80 i mamy 9, myślę, że 90, bo te koła dosyć mocno były schowane. O, i co powiecie na to? Od przodu może nie wygląda fajnie, ale od tyłu będzie wyglądać już cudownie. Więc tam też dajemy sobie dystans 90 mm i pyk. I montujemy sobie koła. Na razie damy te same felgi, te same opony, które żeśmy mieli. Bardzo mnie boli, że taki wielki dystans jest w tym kole. Jakoś tak wolałbym, żeby... No ale dobra, może być. No i został nam do zmienienia tył. Tył też wypada. Zobaczcie, niewiele kosztuje to zawieszenie. Chciałbym, żeby w rzeczywistości też tak było. Naprawdę. Ostatnio remontowałem swój samochód i powiem wam, że kieszeń boli, no. Żeby wam powiedzieć, jak to wygląda, 20 tysięcy trzeba było włożyć, żeby samochód w ogóle jeździł, no nie? Jako tako. No dobra, to demontujemy z tyłu wszystko.
No i tak wygląda sobie wszystko zdemontowane, nawet udało mi się tę ramę wymontować. I tak patrzę na ten przód, że tu ramę... A właśnie. Też musielibyśmy sobie tę ramę wymontować, ale żeby to zrobić, musielibyśmy ściągnąć cały silnik. Na razie sobie zostawmy tak jak jest, a później zajmiemy się tym... Jezu. Chyba właśnie dlatego takie dystanse musiałem tutaj włożyć. Przez to, że mam tą standardową, podstawową ramę. Zobaczmy, co się stanie, jak włożę sobie tą sportową. Czekaj, rama pomocnicza sportowa. I czym ona się właściwie różni? Może jest po prostu lżejsza? Tylnego zawieszenia elementów przeniesienia napędu, tak. Czyli tutaj będziemy mieli też za moment dyferencjał modyfikowalny. Tutaj mamy ograniczony poślizg, a tu mamy zespawany. Dajmy ten z ograniczonym poślizgiem. Tu będziemy mogli sobie jeszcze modyfikować ten napęd. Dobra, wał napędowy sportowy z włókna węglowego. Proszę bardzo. Dobrze, i tutaj możemy sobie jeszcze resztę rzeczy. Właściwie to układ wydechowy mam, niepotrzebnie to znowu kupuję. Tę zaoszczędzoną kasę będziemy mogli wydać na coś innego. Gdzie ja to rzucę? I końcówki. No jedną część kupiłem sobie niepotrzebnie, ale mam jeszcze 26 tysięcy złotych, także na spokojnie mi to. Dobra, i montujemy resztę części. Co jak z klocków Lego montuję, nawet części mają podobny kształt, podobny kolor, nie? Takie żółte rzeczy, zobaczcie. Tutaj z tyłu zamiast, znaczy oprócz tego, że musimy dać normalny taki zacisk wielotłoczkowy do hamulca nożnego, musimy jeszcze dodać sobie zacisk do hamulca ręcznego obok tego, no nie? Zdajemy sobie tarczę, dajemy to i tutaj z tyłu jeszcze mamy, proszę bardzo, adapterek. Ten adapterek też sobie montujemy, pyk, i dajemy zacisk dodatkowy, modyfikowalny do hamulca ręcznego. Też jest bardzo ważne, żeby to zrobić. Tutaj z tyłu mamy dystans, gdzieś tu chyba leżał nawet, tu. Też mamy 70 mm i to powinno być w porządku, z racji tego, że koło nie jest w negatywie i ono powinno być spasowane tutaj z tyłu bardzo ładnie. Możemy dać jeszcze ten centymetr szerzej, może co? 70 mm, troszeczkę to koło schowane jest. Dajmy sobie dystans 80 mm i to już powinno być całkowicie. O, troszeczkę schowane jest, ale w granicach normy, dobra. I montujemy teraz z drugiej strony, robimy to samo, czyli adapter do hamulca nożnego. Dajemy sobie ten sam kolor, bo kolorystycznie może dajemy ten sam typ tarczy, co daliśmy z przodu. Tutaj już zajść z tej strony i ręcznego. Dajemy ten sam zacisk. Wszystko musimy oczywiście robić symetrycznie. Dajemy sobie... Czekaj, daliśmy ile? Chyba tak. Dobra, było 80, nie 9. Może właśnie 90 nam później. Zobacz, bo jeszcze chyba nie dałem... A nie, dałem zacisk od ręcznego. I co my tu jeszcze mamy do montowania? No chyba tyle. Samochód, jak widzicie, niewiele się zmienił. Tutaj, kurczę, jak już zdemontowałem to zawieszenie, to mogłem od razu dać tą ramę pomocniczą inną, ale do tego potrzebne jest ściągnięcie skrzyni biegów, wyciągnięcie silnika, zdemontowanie wszystkiego to, co zamontowałem i zrobienie wszystkiego od nowa. No, jakby mogłem to zrobić, bo to pewnie niewiele kosztuje, na pewno nie tyle, ile kasy mi zostało, prawda? No i tutaj jeszcze możemy się trochę za silnik wziąć. Aha, czekaj, bo tu nie dałem w ogóle rozpórki. Ja jeździłem bez rozpórki do tej pory, może dlatego to był jakiś problem z jazdą. Tak, tutaj wypadałoby dodać jakąś turbosprężarkę, więc chyba będziemy musieli zdemontować kolektor dolotowy. Odczepię. Kolektor dolotowy demontujemy, bo teraz mieliśmy wolno ssący chyba. I mamy kolektor wylotowy, to był wylot, kolektor wylotowy i będziemy zaraz montować tam turbo. Pyk, i tutaj już mamy część, łącznik i tu musimy już dodatkowy intercooler. Dajemy duży, wiesz, żeby było na później, żebyśmy chcieli tuningować coś, już będziemy wiedzieć, nie? Że mamy odpowiedni intercoolerek zamontowany. Dobra, to lejemy samochód na dół. Właśnie jakiś bałagan tutaj zrobi od tych części. Okej, i co my tu jeszcze mamy? No i oczywiście turbo. I tutaj możemy sobie wybrać, co nam się podoba. Dajmy oczywiście najmocniejsze, bo mamy tutaj największy przyrost mocy szczytowej. No i filtr powietrza dajemy. Szkoda, że koloru nie można zmienić tego, no nie? Filtra, tylko musi być konkretnie ten kolor. Okej, tu damy jeszcze wastegate i właściwie chyba tyle. Zobaczmy, czy wszystko pomontowałem. Tutaj gra nas informuje. Silnik nie jest złożony poprawnie. Połącz go rurą z intercoolerem. Aha,
Już wiem, co trzeba tutaj zrobić. Tu trzeba, musimy to zdemontować, kolektor dolotowy zmienić. Musimy dać kolektor wyczynowy. Dajemy sobie pyk. I tu będziemy mogli dać blow off chyba. Cyk. O, i teraz będziemy mogli dać sobie blow off. Cyk. I dodajemy do tego listwę paliwową. I zobaczcie, cały ten tunik silnika dużo hajsu nam zżarł, no nie? Teraz już mamy wszystko ok. No i co? Wcześniej mieliśmy 368 koni mechanicznych, 440 Nm momentu obrotowego, maksymalnego momentu obrotowego. No i teraz uruchamiamy hamownię i mamy przyrost 112 koni mechanicznych i 60 Nm. Więc tak na dobrą sprawę przyrost nie jest jakiś jakiś ogromny, ale możemy wymienić listwę paliwową, bo jest to najsłabsza część. Ta część uniemożliwia osiągnięcie pełnego potencjału samochodu. Dobrze, czyli listwa paliwową to jest tutaj, to jest najprostsza część do wymiany, więc możemy sobie ją od razu wymienić. No i weźmy sobie, mieliśmy wcześniej wyczynową, tu mamy jakąś tuning, czekaj, która jest lepsza? Wzrost czytowy minimalny, niski, niski umiarkowany, tu nie wiem co, bo to jest podstawowe. Niski umiarkowany, okej, czyli to jest chyba lepsze. Montujemy. No i idziemy teraz na test i zobaczmy, co nam to dało. Trochę chyba zwiększyło nam się coś tutaj. Teraz wałek rozrządu i tak co chwilę będą nam wyskakiwać nowe rzeczy, żeby, wiesz, coraz to samochód ulepszyć. Ale póki co mamy sobie włożone takie części i samochód jest oczywiście na chodzie i możemy go sobie przetestować. Mało tego, ponieważ zrobiliśmy sobie nowe zawieszenie, możemy wejść w tuning zaawansowany i sobie tutaj porobić parę rzeczy. I tak, stosunek hamowania możemy dać trochę bardziej nawet na przód. Siła hamulca ręcznego stawimy tak jak jest. Włączymy sobie ABS. Przełożenie, tak, przyspieszenie damy sobie na całą tą i zwolnienie damy sobie koło tego. Skrzynię biegów na razie zostawiamy, bo nie mamy modyfikowanego. Promień skrętu, pyk! Dobra, zbieżność zostawiamy sobie tak jak jest i camber z przodu możemy troszeczkę zmniejszyć. Zawieszenie i tu na razie zostawiam tak jak jest. Najwyżej możemy sobie oczywiście zwiększyć kompresję, czyli obniżyć samochód, tak? Czy nie tak? Nie tak. Tutaj mam. Będę musiał to jeszcze potestować i zobaczyć. Sprężystość. Tu są bardzo takie podstawowe ustawienia. Nie, no kompresja do zamieszczenia. Dobrze, proszę, to jest szybsza, wolna. Aha. To jest w Fordzie to się inaczej nazywa, tu się też to inaczej nazywa. Nieważne, ale to chyba będzie, myślę, że będzie w porządku. Jeżeli sobie po prostu usztywnimy, zobaczymy. Tak, stosujemy parametry i teraz przenosimy samochód na swoje własne koła i auto siedzi sobie tak. Z przodu troszeczkę jopa jest, ale zobaczcie, że nie widać tego negatywu, które żeśmy sobie zrobili, no nie? Jego chyba widać podczas driftu, ale tutaj w garażu jak samochód stoi, tego negatywu, ten negatyw nie jest jakoś tam dobrze widoczny. A camber jest, no tak, no dajmy na przykład 5 stopni. Tak, stosujemy. No i zobaczcie, nic się tutaj nie zmieniło. A podejrzewam, że jak pójdziemy sobie zaraz na plac pośmigać, to zmiana będzie diametralna. Poza tym mam tutaj jakąś dziadowską mieszankę opon. Ja nie wiem, co to jest za. Możemy sobie zobaczyć gazem części. Weźmy nie felgi, tylko opony. Typ 2 tam jest. Czyli to chyba są te uniwersalne. Super twarda, okej. Okay. Czyli powinna być chyba w porządku. Chociaż może być nawet za twarda do tej mocy, którą mamy już teraz w tym samochodzie. No nic. Chodźmy sobie teraz na tor testowy i przetestujmy nasz samochód na Gymkhanie. Tutaj mamy wyzwania. To jest coś, na czym się poddaliśmy ostatnio. Chociaż trochę tych punktów zdobyłem, to jednak nie na tyle, żeby być z tego zadowolony, prawda? Dobra, no i próbujemy sobie. Ach, ta beczka, coś mi ucieka. Samochód także zaczął sobie pierdzieć. Bardzo szeroko zrobiliśmy beczkę. Kiss the wall, to miałem chyba 14 centymetrów czy milimetrów? Nie wiem, ile tam było, ale bardzo blisko. Miałem wrażenie, że uderzę. Dobrze, i teraz zrobimy ultimate test, czyli tutaj obrót. Zahaczyłem. Tego nie mam jeszcze wyczutego dobrze, ale samochód jest ewidentnie zdolny, aby dobrze zrobić. Thank you.
Dobra, no i ile nam wyszło? O kurczę, zabrakło mi, tylko srebro zdobyłem, ale 3000 kredytów. Myślę, że byłbym w stanie lepiej to pocisnąć, chociaż już dużo tych ślizgów wyszło mi naprawdę bardzo dobrze. Zabrakło mi 5000, no nieco ponad 5000 punktów do tego, aby mieć złoto. Czyli tak jak w Fordzie, tutaj też takie obrociki robimy na hamulcu nożnym, okej. Bardzo ładnie i płynnie to wychodzi. Zobaczcie, jak to wyglądało. I już samochód zupełnie inaczej brzmi, czyli tak, wymieniliśmy sobie hamulce, samochód zdecydowanie lepiej reaguje teraz na pedał hamulca. Możemy łatwiej sobie dohamowywać, ale też ponieważ ustawiłem sobie hamulce dużo, dużo naprzód, no to mogę sobie łatwiutko wokół beczki teraz śmigać, naciskając hamulec nożny i bardzo, bardzo ładnie to wychodzi. Zobaczcie sobie, pyk. Kąt skrętu jest przeraźliwie duży. I widzicie teraz, jak jeżdżę sobie tutaj w tym trybie, to negatyw na kole już jest, no nie? A jak mieliśmy samochód w garażu, to ten negatyw nam się nie pojawiał. I zobaczcie, teraz ten negatyw sprawia, że koło dalej jest mocno schowane w nadkole, no nie? Ten chyba elementy karoseli będziemy mogli sobie później jeszcze wymieniać, ale póki co mamy takie, jakie... Och, tutaj słabo mi wyszło, no tak mnie pociągnęło, bok. Ale tak, możemy sobie przeanalizować naszą jazdę na powtóreczce. No i zdobyliśmy 50, na razie tylko srebro. Ale tak, zwiększyliśmy sobie trochę moc, polepszyliśmy parametry jezdne. Samochód zdecydowanie lepiej się prowadzi. No to chyba nie jest dla nikogo niespodzianka, prawda? Dosyć dużo żeśmy wpakowali kasy w modyfikacje. To jest mój wynik, 178 tysięcy. Trzeba tutaj było driftować na tej gymkanie przez 5 minut i nabijać te punkty. Natomiast problem polega tutaj na tym, że my tak sobie tutaj latając nabijamy mnożnik za drifty. I w czym jest problem? No problem jest w tym, że jak sobie nabijamy te punkty i te mnożniki, to gdy uderzymy w cokolwiek, no to te wszystkie punkty tracimy. Czyli nabijamy sobie jakiś mnożnik, na przykład 5 razy 20 tysięcy punktów, uderzamy w coś, nie dostajemy tych punktów, a nabijaliśmy ten mnożnik i tą ilość punktów przez na przykład ostatnie 2 minuty, no nie? I ryzyko polega na tym, że im więcej tych punktów sobie zdobędziesz, im większy mnożnik będziesz miał, tym, wiesz, no, większe jest ryzyko na to, że stracisz taką dużą ilość punktów, no nie? Że to będzie taka większa strata. No i na to bardzo trzeba uważać, także jest ciężko, ale dało się zrobić, no, dla chcącego nic trudnego. Dobrze, no i zrobiliśmy sobie wszystkie te wyzwania na tej trasie. I teraz odblokowała nam się kolejna. Czyli training wersja pierwsza, training wersja druga tutaj mamy, czyli po prostu kolejny tor, na którym musimy wykonać kolejne zadania, aż do następnego. Zobaczcie, liczba pucharów do odblokowania 151, żeby odblokować ten ostatni tor, także naprawdę trzeba się nieźle postarać. Ja na trybie kreatywnym śmigałem sobie już po parkingu i tam robi się naprawdę ciekawie. Tutaj już mamy inny tor, ten był chyba najmniejszy, on jest taki najmniej ciekawy, natomiast tutaj już się chyba będą zaczynały ciekawe rzeczy. No i tak, do BM-ki możemy sobie dorobić jeszcze oczywiście jakieś malowanie. Ja jeszcze tego nie testowałem, więc sprawdźmy sobie, co możemy tutaj zrobić w samochodzie. Możemy dać naklejki, tryb malowania, tu możemy sobie wybrać kolor, jaki nam się podoba. Mamy na przykład cukierkowy kolorek stron. Czy to coś kosztuje w ogóle zmiana lakieru? Matowy mamy, bezbarwny, ale dziwny. Bezbarwny, że co? Dziwny taki bezbarwny, to jak? No ma barwę. No niebieski jest, no to halo. No to jakąś tam barwę chyba ma, no nie? Tutaj cukierkowy mi się podoba, myślę, że będzie pasował do tylu. Dajmy sobie cukierkowy czerwony. Tu możemy sobie... Aha, bo byśmy wybrali... Aha, metallic, candy, chrom, matowy. Zobaczcie, tu jeszcze tam wybrać. Okej, no i to tyle, jeśli chodzi o lakierowanie, ale my sobie jeszcze możemy wybrać. No i wstecz i tak, tryb malowania. To żeśmy wybrali tryb podglądu, które zobaczyć. Tryb malowania kół. No i niestety tutaj każdego koła z osobna nie możemy malować. Możemy malować tylko wszystkie naraz. Troszeczkę mi się nie podoba, bo bym chciał na przykład z przodu mieć
zielone, a z tyłu możemy sobie dać takie felgi. No i tryb mamy, o, tablicę możemy sobie tutaj zrobić. Wprowadź tekst Lucek. Proszę bardzo, wprowadziliśmy sobie tekst Lucek. Wychodzimy i naklejki. I tu możemy sobie pododawać naklejeczki, na przykład gotowa naklejka, dodatkowe funkcje, gotowa naklejka i tu możemy sobie zrobić. Tutaj są naklejki społeczności. No i proszę bardzo, zrobiłem sobie coś takiego. Dałem tutaj taką naklejkę Night Boy. Co to tu robi? Ja tego tam nie chciałem. Aha, dobra, brała jakaś tam naklejka. Okej, mamy tutaj. Czekaj, to nie powinno ciągnąć. Dobra, nieważne, nieważne. Powiem wam, że ten edytor tutaj tych naklejek dla mnie nie jest intuicyjny i powinien być chyba poprawiony, jeśli chodzi o sterowanie, bo ciężko jest się tutaj trochę zorientować. No, ale zrobiłem sobie coś takiego. Także mój samochód totalnie zmienił swój wygląd. Jak widzicie, inna tablica, inny malowanie. Kosmos, kosmos, inny lakier. Prawdziwe auto driftowe. Ja tak serio mówiąc, to naprawdę trzeba było trochę czasu poświęcić na to, aby tutaj posiedzieć przy tym malowaniu. No i szkoda, że nie pokazują nam się od razu te rzeczy, które zrobimy sobie samochodem. Czyli jak wchodzimy sobie w parametry, tryb zaawansowany i tutaj na przykład obniżymy sobie samochód, to samochód jest nieobniżony. Wygląda jak fabryczny, no nie? Myślę, że to w garażu tutaj by wyglądało świetnie, jakby on tak, wiesz, siadł i w ogóle. Myślę, że to by była naprawdę super, super opcja. Okej, samochodem będzie się teraz totalnie inaczej driftować. W końcu sobie żeśmy go przemalowali. Jesteśmy na nowym torze polskim. Pierwszy przejazd. Ej, kąt skrętu robi robotę. Byłem w stanie wyciągnąć z takiego przesteru ten samochód, że to jest szok, nie? Zobaczcie, jakie kąty mogę teraz robić. A żeśmy zrobili naprawdę delikatny ten tuning. Naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Proszę bardzo, 3000 punktów. Lecimy dalej. Driftowanie tutaj jest uzależniające, chociaż myślę, że nad niektórymi sprawami twórcy powinni jeszcze popracować. Ten edytor naklejek i to, w jaki sposób samochód wygląda u nas w garażu. Niemniej ja sobie tą karierę całą przejdę, zgromadzę, stuninguję i przerobię wszystkie samochody. Tutaj zdecydowanie zostawię sobie ten silnik, który mam, czyli rzędową szósteczkę. Myślę, że do tego samochodu to... co? Myślę, że do tego samochodu będzie pasował ten silnik, tylko może tam jeszcze go trochę zmodyfikuję i dam inną ramę. Ale kiepsko tu poszło, co? Dam inną tam ramę z przodu, ten wózek i tyle. I tu się jeszcze trochę zmian porobi. Natomiast malowanie, oklejanie samochodu, nie wiem, ja coś nie mogę się w tym ogarnąć, powiem szczerze. Tu spróbujmy jeszcze raz, bo tu jest dość ciekawe wejście. Trójka go trochę zdusiła, ale ładnie wszedłem w ten pierwszy zakręt. Podobało mi się, tam trzeba zrobić takie prawie, że backwards entry. Trzeba się dosyć mocno rozpędzić. Tutaj mi trochę jakby albo biegu zabrakło, a jak wrzucę trójkę, to mi z kolei mocy braknie. Ale zrobiliśmy sobie na lekko. Idziemy sobie dalej, bo mamy jeszcze tu wyzwanka. Okej, tu mamy coś takiego, tu mamy mapę. Wiesz, można na nią oczywiście patrzeć, ale jak już wbijemy sobie na ten tor, to troszeczkę inaczej wygląda. Okej, zielona, to jest chyba start, tak? Zielona flaga, tak, start, okej. Tu będziemy mieli trochę rozpędu, tam, okej, powinno być dobrze. Lecz, 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 lecz! Zabrakło prędkości. Jeszcze raz. Tutaj musimy chyba trójką to śmignąć. Nie wiem, czy uda się to zrobić jednym takim ślizgiem, a tu chyba tak trzeba. Albo mały kąt zrobimy. I tutaj już się pojawia temat dalszego tuningu samochodu.
Zdecydowanie zabrakło nam orange juice tutaj. Powinniśmy więcej, wiesz, mocy mieć w tym samochodzie. Albo skrzynia biegów, albo jeszcze oponki, bo oponki też oczywiście bardzo dużo dają, no nie? No i tak, no dało się to przelecieć, ale lepiej by było zrobić jakby to tak jednym takim, wiesz, gładkim ruchem przelecieć te pierwsze dwa zakręty, w trzeci sobie wejść dwójeczką i cyk, i to by było piękne. No i tak, moi drodzy, Drift 21, dzisiaj żeśmy sobie troszeczkę zmodyfikowali BMW, będzie trzeba jeszcze wyciągnąć silnik, który mam i potem rozebrać całe przednie zawieszenie, bo żeśmy zainstalowali no nie to, co trzeba, nie to, co powinno być, ale no obecną chwilę, no BMW prezentuje się już fantastycznie, a ja was zapraszam na kolejny odcinek z Drift 21, trzymajcie się, na razie, hejas.